Dziennik informacyjny telewizji Dami Legnica codziennie od poniedziałku do piątku. Premierowe wydanie Sieć Wektra, godzina 17.20. Telewizja Łużyce, godzina 18.20. Serdecznie zapraszamy. Dzień dobry, Mateusz Bęż, zapraszam na informacje telewizji Dami z Legnicy. A dziś w informacjach Ekstraklasa Miedzianka, czyli upragniony awans oraz prezydent po raz czwarty bez absolutorium. Piłkarze Miedzi awansowali w niedzielę do Lotto Ekstraklasy. Po zwycięstwie 5-1 nad Chojniczanką Chojnice polały się szampany. Radość i zabawa trwały do późnych godzin nocnych. Do tej pory kibice legnickiego zespołu za największe osiągnięcie uznawali wywalczenie Pucharu Polski w 1992 roku. Po 26 latach zespół prowadzony przez trenera Dominika Nowaka wywalczył upragniony awans do Ekstraklasy, co wywołało szał radości. Jestem szczęśliwy na pewno dzisiaj, wzruszony, ale jednocześnie przeżywam taką ulgę, bo wiadomo, no była duża odpowiedzialność i przede wszystkim ulga skierowana do moich piłkarzy, zawodników, bo naprawdę ciężko na to pracowali i oni dzisiaj naprawdę też wiedzą, że coś się zakończyło w naszym etapie i tak naprawdę, tak jak powiedziałem, może mniej skromnie, a po prostu ten sukces im się należał. Szkoleniowiec jeszcze w trakcie spotkania pobiegł na trybuny, by cieszyć się z awansu wraz ze swoją rodziną oraz władzami klubu. Bardzo proszę o ostatnie blisko pozostanie na miejscach, a potem organizatorzy otworzą dla Państwa bramki i będziemy mogli wspólnie razem świętować awans Miedzi w sezonie 2017-2018 do Ekstraklasy na Murawie. Po zwycięstwie 5-1 nad Chojniczanką kibice wbiegli na murawę i razem z zawodnikami oraz sztabem szkoleniowym śpiewali gromkie Ekstraklasa, Ekstraklasa Miedzianka. Na trybunach w Morzu Konfetti piłkarze odebrali zasłużony puchar za zwycięstwo w najpierwszej lidze. Myślę, że jest tutaj moc. Z awansu cieszyło się zarówno 6 tysięcy kibiców, którzy przybyli na stadion, jak i wielu legniczan, którzy przybyli na rynek. Po jego płycie przejechali piłkarze w odkrytym autobusie, świętując wspólnie awans. Już 85 minuty zacząłem płakać tam na boisku, także no naprawdę te emocje. No, grałem Ekstraklasę, przyszedłem tu do Miedzi, bo trener Nowak zadzwonił do mnie i powiedział: słuchaj, robimy drużynę na Ekstraklasę, chciałbym, żeby był tu i żeby razem zrobili ten awans. No co, człowiek mi to powiedział, co miałem zrobić. Przyszedłem tu, podpisałem kontrakt i jesteśmy tam. Jak dodaje szkoleniowy coraz władze klubu, teraz jest czas na świętowanie, a o wzmocnieniach na Ekstraklasę będziemy myśleli za kilka dni. Od kiedy kibicuję Miedzi, to już tak 30 lat ponad marzyłem o tej Ekstraklasie i cieszę się, kiedyś jako mały chłopak przychodziłem na ten stadion, nie spodziewałem się, że ten awans, o którym kiedyś marzyłem, że to będzie jakimś moim też udziałem, także cieszę się ogromnie. Myślę, że to wszyscy legniczanie też to jest taki ważny moment, ale też i wyzwanie, no bo Ekstraklasa to już jest inny poziom zupełnie, także w tej chwili to chyba wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Podczas meczu doszło do równie emocjonującego wydarzenia. W przerwie jeden z kibiców oświadczył się swojej wybrance. Kobieta przyjęła oświadczyny, parze, a także kibicom, piłkarzom, trenerem i całemu sztabowi szkoleniowemu gratulujemy. Legnicy radni po raz czwarty nie udzielili prezydentowi miasta absolutorium. To jednak nie zmienia nic w losach Tadeusza Krzakowskiego, bo wykonanie budżetu otrzymało pozytywną ocenę od Regionalnej Izby Obrachunkowej. Absolutorium to swego rodzaju poparcie radnych dla działań prezydenta. Tym razem legnicy radni miejscy czwarty już raz nie dali go Tadeuszowi Krzakowskiemu. Zdaniem większości z nich włodarz Legnicy nie rządzi miastem poprawnie. Widzimy, że pan prezydent nie panuje nad urzędem. Przedłużające się remonty, brak roweru miejskiego,
brak rozmów z mieszkańcami. To są wszystko elementy, które decydują, że nasza ocena pracy pana prezydenta nie jest pozytywna. Nie będzie tego absolutorium. No, zwykły legniczanin spytałby dlaczego? No, motywacja, no trudno w tej chwili w kilku słowach opowiedzieć. Myślę, że Legnica zasługuje na bardziej impuls prorozwojowy, bardziej niż prezentowany przez pana prezydenta Krzakowskiego. Są też radni, którym praca prezydenta odpowiada i jak podkreślają, absolutorium to nie tylko poparcie dla włodarza, ale wszystkich pracujących na rzecz Urzędu Miasta. Nie ma żadnych merytorycznych, formalnych, ale także takich zwykłych, ludzkich przeciwwskazań, żeby nie udzielić prezydentowi absolutorium. Ocena Regionalnej Izby Obrachunkowej co do wykonania przez prezydenta budżetu jest pozytywna. To sprawia, że brak absolutorium jest tylko wyrażeniem opinii radnych. Nie wpływa na pozycję prezydenta. Pomniejszyliśmy zobowiązania w ciągu roku, zmniejszyliśmy praktycznie do minimalnej kwoty deficyt, a jednocześnie realizujemy wszystkie zadania inwestycyjne. Miasto się rozwija, są kolejne kolejne inwestycje w przygotowaniu. Także wie pani, a poza tym no jest to moment, w którym z pewnością ta ocena jest oceną taką symboliczną. Majowa sesja Rady Miejskiej to nie tylko absolutorium, to również inne zagadnienia, a wśród nich kwestia budowy kompleksu basenów odkrytych. O tym opowiemy naszym widzom we wtorkowym wydaniu wiadomości. Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu został laureatem 49. ogólnopolskiego turnieju chórów Legnica Kantat. Zespół pod batutą Marka Gandeckiego odebrał lutnie Jerzego Libana, a sam dyrygent w przyszłym roku zasiądzie w gronie jury turnieju. W tegorocznej edycji kantatu wziął udział 9 chórów. Ich repertuar oraz skład były bardzo zróżnicowane. W czasie koncertu galowego można było usłyszeć również ubiegłorocznych zwycięzców, czyli zespół Rondo z Wrocławia. Prawie jednomyślnie podjęliśmy decyzję dotyczącą laureatów tegorocznej edycji konkursu. Myślę, że i poziom, i to, co zostało zaprezentowane przez zespoły na estradzie koncertowej, było tak jednoznaczne, że tym razem jury nie miało żadnych wątpliwości. Kamerady, chór Akademii Muzycznej w Poznaniu. Grand Prix wywalczyli członkowie chóru kameralnego Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jednocześnie jego dyrygent Marek Gandecki zasiądzie w przyszłym roku w składzie jury. Zwycięski chór o lutnie będzie mógł się starać dopiero za 2 lata. W przyszłym roku wystąpi w charakterze gościa specjalnego. Ja już chyba trzeci raz tą i lutnię podnoszę, ta jest chyba najcięższa. No strasznie się cieszę, że strasznie lubię do Legnicy przyjeżdżać. Uważam, że jest to no najbardziej topowy konkurs w Polsce z największymi tradycjami. I zawsze, kiedy się zajmowałem chóralistyką, marzeniem moim było chociaż raz mieć w posiadanie przez rok lutnię. Podczas sobotniego koncertu zaprezentowano również logo jubileuszowej 50. edycji ogólnopolskiego turnieju chórów Legnica Kantat. Jego autorem jest Marcin Władyka. Zespół szkół technicznych i ogólnokształcących w Legnicy zorganizował dni otwarte. Zachęcały one młodzież do wyboru edukacji technicznej. ZSTiO w Legnicy zorganizowało dni otwarte, które miały zachęcić młodzież do wyboru zawodu technicznego. Szkoła od lat współpracuje z największymi firmami działającymi w Legnicy, zapewniając uczniom praktyczne przygotowanie do zawodu. Korzystają na tym wszyscy. Placówka edukacyjna wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy. Przedsiębiorcy pozyskują wykwalifikowane kadry, a absolwenci możliwość pracy w zawodzie. Kształcimy w dwóch kierunkach. Na kierunku technik transportu kolejowego
tu już mamy jakąś tradycję i zaczynamy kształcić w szkole branżowej przyszłych pracowników naszego serwisu, czyli techników, monterów, mechaników, monterów taboru kolejowego. Współpracujemy ze szkołą, szkolimy praktycznie tych uczniów, oni w szkole zdobywają praktyczną wiedzę, teoretyczną, przepraszam, wiedzę, a u nas nabywają umiejętności praktycznych. Potem często, gęsto zostają naszymi pracownikami. Jest to bardzo ważne, ponieważ w dzisiejszych czasach brakuje nam osób, które mają wykształcenie zawodowe, branżowe, techniczne. Istnieje tutaj duży problem właśnie z pozyskaniem tych kandydatów, dlatego bardzo jest istotne, aby młodzież decydowała się właśnie na wybranie szkół zawodowych, szkół branżowych, gdzie mogą się nauczyć praktycznych umiejętności. Młodzież gimnazjalna miała okazję porozmawiać z uczniami oraz nauczycielami handrykówki oraz poznać lepiej profile klas. Zajmujemy się, jak sama nazwa mówi, reklamą. Po tej szkole będziemy mogli otworzyć swoją firmę, na przykład agencję reklamową. Możemy też produkować własne reklamy. Takie na przykład kubeczki, takie piękne. Ja tutaj przyszłam 2 lata temu, to było 120 osób chętnych do klasy, także bardzo sporo. Nie wiem jak jest teraz, ale jednak wydaje mi się, że bardzo dużo osób się tym interesuje. Jest spore zainteresowanie młodzieży gimnazjalnym takim kierunkiem? Chłopcy będą majsterkować dalej? Tak, wydaje mi się, że tak, a tym bardziej, że po tym kierunku mamy uprawnienia spawacza, także to jest dosyć opłacalna praca. Przygotowano również szereg różnych atrakcji, jak zbudowany przez uczniów gokart napędzany energią słoneczną. Jest nasz gokart, który był składany przez nas, jeżeli chodzi o technikę mechanika, spedytora i energię odnawialną. Te 3 kierunki się złączyły i zbudowaliśmy gokarda na energię słoneczną, którym właśnie uczniowie przychodzący dzisiaj mogą sobie pojeździć. Nie zabrakło także pokazów technologicznych, fotograficznego studia reklamy, zawodów sportowych, zajęć poetyckich czy karaoke. Po raz 4 w Legnicy odbył się turniej KKN Miedź Legnica Cup. Tym razem do rozgrywek przystąpiło 6 zespołów, które dostarczyły kibicom i trenerom masę emocji. Na bocznym boisku w parku rywalizowały ze sobą osoby niepełnosprawne. Już po raz 4 odbył się turniej KKN Miedź Legnica Cup. Po raz 2 był on rozgrywany na Zielonej Murawie. Gra z 6 zespołów, systemem każdy z każdym. W zespole na boisku przebywa 5 w polu i bramkarz. Później ustalamy tabele, wyniki i najlepsi dostaną puchary, medale, które przygotowali organizatorzy. Uderz, Andrzej, uderz! Rywalizacja w ramach zasad fair play dostarczała zgromadzonym wiele emocji. Emocje są niesamowite i ja w ogóle żyję tym, co oni robią i po prostu no, niejednokrotnie wszedłbym też na boisko, chciałbym im też pomóc, nie? Ale wiadomo, pewnych rzeczy się nie przeskoczy, nie? I mówię, jeżeli chodzi o to zaangażowanie, 2 razy w tygodniu trenują chłopcy, ciężko trenują i starają się, oni sami jakby narzucają mi, że jednak ten trening musi się odbyć i to też jakby mnie motywuje. Turniej ma na celu aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych oraz pokazanie, że sport pozwala przełamać wiele barier. Wesołe miasteczko Kinder Joy odwiedziło Legnicę. Na rynku czekały na dzieci różne konkurencje i nagrody. Cała masa atrakcji czekała na najmłodszych i ich rodziców w sobotę w centrum miasta. Jest to impreza plenerowa dla całej rodziny, która tak naprawdę odbywa się w 16 miastach w całej Polsce. Właściwie co weekend Kinder Joy odwiedza kolejne 2 miasta. Akurat dzisiaj jesteśmy w Legnicy. Dzieci na kilku strefach, m.in. sportowej czy parkurowej, mogły bawić się do woli. Były różne konkurencje. Dziecko musi unosić rączki i nóżki w tym samym momencie, próbując przejść dalej. Pokaż, spróbujemy. No, dawaj. Podnosimy jedna noga i jedna ręka. O właśnie. I druga, tak. Uśmiechów i zabawy było co niemiara. To już wszystkie informacje na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jeszcze na program Zdrowe Miasto oraz prognozę pogody. Do widzenia.